Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku Co w Polityce Piszczy, a moim dzisiejszym gościem jest Sebastian Ross, kandydat Konfederacji na listach w Warszawie, ale mieszkaniec nie Polski, a krajów wyspiarskich, tak? Wielka Brytania, konkretnie Walia. Widać ja... to na pana... Tapecie z tyłu. Zgadza się, to jest jeszcze tutaj z tyłu. Dlaczego to mam? Dlaczego? Dlatego, że Brytyjczycy się boją takich rzeczy zawieszać, bo to jest tak jak coś jak Union Jack, teraz to tak jak jest flaga konfederacji w Stanach Zjednoczonych, to jest oczywiście zakazane, to jest rasistowskie, to jest nacjonalistyczne, a ja w Podczas całego lockdownu nadawałem tutaj z tego studia i pokazałem wszyscy Anglicy. Wszyscy Anglicy się cieszyli i gratulowali mi tego, co mam za plecami, bo oni wprost mówili, że boją się takich rzeczy wieszać, żeby nie być posądzonym o nacjonalizm. Dlatego to mam z tyłu. A e, w, Walia to też jest powód, dlaczego jestem w Walii, a nie w Anglii. E, a chciałem tylko napomnieć, że tak, jestem za granicą, ale podczas rozmów z Sebastianem Pitoniem zawsze mówimy, że jak już będzie ta naprawdę, ta wielka Polska od morza dokonało La Manche, to Wielka Brytania będzie naszą perłą w Koronie polskiej. Od morza do morza. Tak jest. No dobrze, ale yy, ma pan dosyć duże szanse zostać posłem z Warszawy. Jeszcze rok temu, jakbym wypowiedział te słowa, to bym tak puknął się w głowę i mówił, no jakim cudem Sebastian Ross, który jest znany z kontrowersyjnych tweetów, miałby szansę zostać posłem. A teraz te szanse stają się już rzeczywistością. E, tak, a to dzięki temu, że wynik ogólnej konfederacji rośnie. I teraz według wszelkich sondaży wy, wygląda na to, że e, trzy osoby z Warszawy powinny wejść. Teraz lekko, tak troszkę mnie to niepokoi, ale myślę, że znam przyczyn kilka, dlaczego tak jest. Trochę spada. Być może to spadnie do dwóch osób z Warszawy. No i teraz tak. E, 90% głosów, tak ja myślę, mówi się, że skanibalizuje prezes e, Sławomir Menzen. Oczywiście jest popularnym człowiekiem. Wiemy, że na TikToku to tam bije e, całą klasę polityczną polską. Na Twitterze też jest, nie jest e, zły. Chociaż nie wiem, czy ostatnio pan redaktor widział, pośród wszystkich polityków e, Sławomir Męcen jest na czwartym miejscu, Sebastian Ros jest na dziewiątym. Jestem w pierwszej dziesiątce. Tylko nas dwóch z konfederacji jest w pierwszej dziesiątce na Twitterze. Ale tak, szanse mają trzy osoby. Ja jestem, odróżniam się od Mira Mencela, a czym? Tym ludzie wiedzą czym. Ja jestem korwinistą z krwi i kości. E, prezesa Janusza Korwina-Mikkego obserwowałem lat temu, mogę powiedzieć już 30. E, pierwszy raz e, byłem na spotkaniu w Polsce jako najmłodszy człowiek pamiętam, jakiś tam dwudziestolatek czy dziewiętnastolatek byłem, wtedy byli sami starsi ludzie, przysłuchiwałem się i to, co on mówił jest bardzo proste i przystępne. Być może ja mam taki umysł podobny, szurowaty jak z Janusz koruj i dla mnie to się wydawało wszystko proste, chociaż ludzie niektórzy otwierali szczęki z niedowierzaniem i nie wiedzieli, co on za bardzo mówił. Później wyjechałem na wyspy, na wyspach jestem już około 20 lat, ułożyłem sobie pomału życie, wiadomo na początku jest ciężko, ale później się zaczęło stabilizować, rodzina i tak dalej, i miałem więcej czasu. I nagle patrzę na słupie w Londynie, idę, a tam wydrukowane z drukarki Janusz Korwin-Mikke wisi na słupie. I będzie spotkanie. No to ja mówię, idę. Idę na to spotkanie. I stanąłem tam z tyłu tego rzędu i słucham. I mówię, kurde, to samo mówi co 20 lat temu, jak był na spotkaniu. Dokładnie to samo. Wszystko pamiętam. Mówię, mogłem recytować za niego, jakbym, jakbym chciał stanąć na jego miejscu. No i tak się zaczęło. Zaczęła się era Facebooka, nie wiem, czy mogę pociągnąć szybko, czy, czy, czy raczej... Proszę, proszę. Tak, to szybko powiem, jak to się zaczęło. Zaczęła się era Facebooka, Janusz Korwin-Mikke założył swojego Facebooka, no to ja też szybko po tym spotkaniu dowiedziałem się, że jest coś takiego. No i dowiaduję się, patrzę, po jakimś czasie jest oddział Korwin oddział Londyn. Wtedy to było... Tak, Rozpad był KNP i Korwin. I powstał oddział Korwin Londyn. Idę do Polsk, to jest polski ośrodek społeczno-kulturalny w Londynie. Patrzę, siedzi jakiś mężczyzna, i tak podchodzę do niego. Miał tam jakiś proporczyk czy znaczek Korwina, i mówię do niego: Aj, halo, czy to jest to spotkanie partii Korwin? No tak. I on jest właśnie przedstawicielem partii Korwin i jedynym członkiem tego oddziału. Bo po prostu go założył, ale. To jest najśmieszniejsze. Mówi do mnie tak, słuchaj, jak masz na imię? Sebastian, Piotr to był chyba, o ile pamiętam. Dobrze, że przyszedłeś Sebastian, bo ja jutro wyjeżdżam na stałe do Polski, teraz ty jesteś oddział partii Corwin Londyn. Dał mi do Facebooka te loginy wszystkie, dał mi tam jakieś proporczyki, Mówi, ty jesteś teraz Corwin London. No i dobra, mówię, i zacząłem oczywiście robić kampanię na Facebooku i pojawił się Mateusz Oliwa, który tutaj już teraz zjechał do Polski, nasz wieloletni działacz, mój przyjaciel z Rzeszowa i Wtedy, tak jak mówię, był rozpad. E, okazało się, że blisko siebie pracujemy. No, i on cały czas mi próbował mówić, że jednak KNP Jacek Wilk. I ja piszę, nie, 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 Korwin. On, nie, nie, Jacek Wilk, Korwin. Tak się przekomarzaliśmy na tym e, Facebooku. I mówi w końcu, to umówmy się w Pabie e, po środku między naszymi pracami. pracami. Ja time wyskoczyłem sobie na, na jakieś tam piwo i obiadek. No i on też w Pabie się umówiliśmy. No, on trochę mniejszy ode mnie był. Ja nie wiem, czy widziałeś mnie na żywo, dość wysoki jestem. A on siedział już na krześle i podszedłem do niego, przywitałem się. On tak popatrzył do góry, on mówi, Dobra, korwin. Niech, niech, niech będzie korwin. I tak zostało. Później tworzyliśmy, bardzo duży oddział stworzyliśmy. Zaczęliśmy zapraszać ludzi na pikniki tutaj. Były na jednym pikniku. U nas Artur Dziambor, ksiądz Gniadek, pan Michalkiewicz, Somer. Męcen wtedy, młody, jako młody jeszcze chłopak, Janusz korwin oczywiście, mieliśmy 9 prelegentów. Koszty takie, wiadomo, wynająć sale, ściganie się z antifami, z policją i tak dalej, bo wybijanie szyb, spuszczanie powietrza w kołach i tak dalej, ale organizowaliśmy to jakoś rok co roku i tak to działało. No i teraz lockdown oczywiście to trochę zniszczył, przystopowaliśmy chwilowo, ja nie wiem czy mnie widzialna. bardzo dużo ludzi widziało w lockdownie, bo ja czytałem od dnia pierwszego, że to jest wielkie oszustwo, jeden wielki skam. Dlatego pytałem, na jakim kanale jesteś. wiem, że takie rzeczy można za, za, za myśl o zbrodnie być zdjętym. Eee, I teraz, aha, no, i jeszcze w międzyczasie poprzednie wybory też powiedział to Janusz Korwin mikke Prezes mówi, musicie mieć kandydata tutaj na Wyspach, bo ja nie będę w Kółko przyjeżdżał, chociaż chciałbym do was przyjeżdżać. Musi ktoś ze mną powiedzieć, przedstawić się i mnie tak, aby reprezentować. No i tak się stało. I teraz jeszcze dokończę, tylko bo zaczął, pan redaktor zaczął od tego, że szansę. Tak, ja pamiętam dokładnie i mam to w głowie: 60 tysięcy głosów zebrał Janusz Korwin-Mikke w poprzednich wyborach i znalazł się dzięki nim w Sejmie. Z tego 20 tysięcy to była zagranica, czyli 1 trzecia głosów do Warszawy to zagranica, na jedynkę poszła. Z tego z tych 20, 12 to była Wielka Brytania. Działamy tu od 10 lat, dlatego Wielka Brytania jest tak jakby najważniejszym okręgiem zagranicznym. Ja wyruszam w podróż teraz. Leeds za tydzień, Londyn, Edynburg, Manchester, Liverpool, robię spotkania z ludźmi, liczę na ich głosy. Ścinają mi zasięgi jak mogą. Na Facebooku w, na Facebooku w lockdownie, tam jest 50 tysięcy obserwujących. Za każdym razem było po 2-3 tysiące ludzi na żywo. Filmy dochodziły do 100 tysięcy obejrzeń. Po pierwsze, kiedy weszły, weszły te strzykawki i zaczęłem to je rozprowadzać, to ścięto mnie całkowicie, a druga przyczyna jest. Ludzie mają taką dziwną mentalność, że rozmawialiśmy cały czas w tym lockdownie o tym, co można zrobić, żeby do takiego czegoś nie dopuścić, i tak dalej. A kiedy się skończyły te lockdowny, no to przedstawiłem się, że jestem w partii Korwin od dawna, działam, chciałbym startować z ramienia konfederacji, i tak dalej. I ludzie, tak, następny polityk, oszust, do koryta, świnia, i tak dalej. I tak dużo ludzi pouciekało po prostu z tego profilu. Bo według nich najlepszym rozwiązaniem na takie rzeczy jest chodzić po ulicach z flagami i krzyczeć, zostawcie nas w spokoju. Tak, tak ludzie sobie wielu myślą, także trochę pouciekało. Ale jak wspominałem, Twitter w tym momencie dość poszedł do góry. Na TikToku potrafię też po 100 tysięcy obejrzeń. No nie milionów jak prezes Mencen, ale po 100 tysięcy jest na TikToku obejrzeń. U Tomka Somera regularnie się pokazuje i sobie fajnie tam dyskutujemy, chociaż. Staramy się poruszać takie trywialne tematy, bo on strasznie się boi tych banów, ma już 14 kanał, miał kill bana przeze mnie, przez Michałkiewicza, pana, miał przez panią Wolską i, i tak dalej przez ten. No i jeszcze tylko dodam, jeżeli już mówimy o mojej kandydaturze, tak, miejsce numer 6 w Warszawie, bardzo duże szanse, jeżeli trzy osoby wchodzą z Warszawy, że się uda. Poparcie mam nagrane od pana Michalkiewicza, też się znamy, kupę lat i bardzo lubimy. Pan Michalkiewicz, o ile pamiętam, nigdy, nigdy nie nagrał dla nikogo imiennego poparcia razem z miejscem na liście. On zawsze dookoła mówi, że bardzo fajnie, gdyby ktoś wszedł o poglądach takich, takich. Pana Janusza Korwin-Mikiego, oczywiście, bo to są przyjaciele z więzienia, jeszcze z pudła, że tak powiem. Ale byłem u pana Michalkiewicza dwa tygodnie temu w domu, siedzieliśmy, zjedliśmy kolacyjkę. Powiedział: Panie Sebastianie, dla pana nie ma problemu, nagrane jest. Pana Janusza korwin mikiego mam oczywiście też poparcie duże i liczymy na to, że się uda i się zacznie tam w tym Sejmie w końcu. No na to liczę, na to liczę, chociaż poglądowo możemy się yy, nie zgadzać, może nie podobają mi się Pana niektóre akcje. Tak, jak widzę tutaj trzy dni temu na Facebooku, na Twitterze napisałem coś takiego Pff, Mensen, Dziambor czy Berkowicz mieli być następcą Korwina. Następca jest jeden, Sebastian Roś. Banaś to już pewnie boi się o swój mandat, bo drugi mandat to Sebastian bierze. Ba, Seba się rozkręci, to i na miejscu Mencena bałbym się o wynik. Myślę, że nie, dlatego że elektorat ten, Solomir Mencena, jest dość spory, szczególnie tych ludzi z TikToka on tam ściągnie. Ale no tak, ja... ale elektorat Korwina prawdopodobnie weźmie pan. Tak, dlatego mówię, że zagranica jest dla mnie bardzo ważna. Warszawa też, w Warszawie też widzę, że jest dość spore poparcie. Zagranica jeszcze tak jakby nie ruszyłem zagranicy, bo mówiłem o tym Facebook. To było z 50 tysięcy obserwujących, to było podejrzewam 40 tysięcy tutaj zagranica. Nie tylko e, Wielka Brytania, ale też inne kontynenty, tak? Stany Zjednoczone czy Australia. Strasznie się mnie martwi, że Facebook mi to ścina jak może. Ale e, jest ogromna szansa na drugie. Czy wynik będzie podobny do słowa Mira No nie, nie będę aż tak, jak to się mówi, no nie bezczelny, tylko taki hardy i żeby tak dalej, żeby aż tak celować, ale drugie miejsce, myślę, że mam pewne, to jest mówię przechwalanie się. Ja tu chcę po prostu pokazać moim wyborcom, że warto, mało tego. Mówiłem o panu Michalkiewiczu, będzie dzwonione do Stanów Zjednoczonych, będzie dzwonione do Kanady, będzie dzwonione do Australii, a on tam jest znanym człowiekiem i będzie tam wpychane do gardła Sebastian Ross wszystkim znajomym, tak żeby wiedzieli, na kogo mają głosować. Także szanse mamy duże, panie i panowie, i, i, i działajmy. I może w końcu, w końcu coś tam. Byłem, dlaczego ja tak mówię? Byłem w Sejmie chwilkę, pół godziny wytrzymałem w Sejmie, widziałem tych ludzi między którymi trzeba się obracać i rozmawiać z nimi będąc w Sejmie. Widziałem naszych nawet działaczy. Nie będę wymieniał tutaj z nazwiska, bo jest tam mnóstwo chłopaków i dziewczyn, obsługuje biuro Konfederacji. To widać, że z tymi ludźmi oni już są tak troszkę zaprzyjaźnieni, obeznani, razem piją kawkę, jakieś tam wywiadziki robią i tak dalej, a tam trzeba kogoś takiego, co wyjdzie i powie, że nie, nie, nie panowie, nie będziemy tutaj razem pili kawki i się umawiali, nie, nie wiadomo, jakieś tam ustawy z tyłu w pokojach ciemnych. E, za zamkniętymi drzwiami, tylko nie. E, plan jest ogólnie taki, e, tak jak redaktor mówił, Janusz Korwin-Mikke, lektorat, rozmawiałem z panem Januszem korwin też, jeżeli by się udało, to ja się trzymam nogawki prezesa jak spódnicy mamy przez przynajmniej pierwszy rok, żeby on mi pokazał, z tym rozmawiamy, z tym nie rozmawiamy, tutaj ten, a jak powie ojciec prać, powie, to jest, pytam to, jak ma prać, to będziemy prać, a po prostu, żeby, żeby się nauczyć, bo to nie jest proste. Wiadomo, to jest jak nowa praca. Przychodzi się najpierw, trzeba sobie poobserwować, kto jest kto, z kim można rozmawiać, z kimś nie można rozmawiać, czegoś się nauczyć, wtedy zacząć. Przykład podam pana Kamińskiego, który przez trzy lata w swojej kadencji był mało widoczny, tak? W końcu, widać już przy końcu, nabrał odwagi. W telewizji bardzo fajnie mu idzie rozmowy z przeciwnikami politycznymi, i w końcu w końcu pokazał się, tak? Na początku to nie jest takie łatwe. Na pewno wejść na mównicę, gdzie tam tych komunistów, tam 400 ponad siedzi i, i, się, i się patrzą, i się patrzą, i tylko patrzą, jakie tam wygwizdać i tak dalej, także ale jak No bo redakt... Sejm to jest cyrk. Tak, to wygląda, to wygląda jak cyrk, jak panie z lewicy wyciągają jakiegoś pieska na zdjęciu i głaszczą te zdjęcie i mówią, że teraz musimy uczcić minutą ciszy, bo gdzieś tam jakiś pies został przejechany przez samochód, no to to jest cyrk, to jest cyrk, no to ja się dziwię, ale właśnie mówię, że było o Kosiniaku Kamyszu, eee, miał Pan redaktor rozmowę z Panem Januszem Korwin-Mikke, oglądałem sobie dzisiaj, żeby zobaczyć jak wygląda program, że Kosiniak Kamysz wstał, usiadł, nie wiedział co zrobić, bo to rzeczywiście, jeżeli jesteśmy w tłumie 460 ludzi... Bo Oj, to jest... bardzo stary materiał. Jeżeli pan to widział, to to jest, nie wiem, czy sprzed roku, może dwóch. D dobrze, dobrze. Ja wiem, o co chodzi, taki Wskoczył, wbiłem sobie hmm. Masia TV, a to nie wiedziałem, że to jest tu trochę inne, że te brzuska. I, 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 i o to chodzi. Ja wiem, jak to jest. To są, to są jednostki, to są tylko jednostki, które... Potrafią siedzieć przy tym tłumie, który wyje i się patrzy, i palcami ciebie pokazuje, a tam gdzieś nie wiadomo dlaczego, musisz nagle wstać, i musisz nagle wszystkimi bić brawo. To jest naprawdę ciężkie. Ja wiem o tym, jak chodziłem tutaj do sklepu, gdzie była przecież panika maskowa i miało wkoło mnie 500 osób maski, ja byłem jedyny i pokazywali cię palcami, i szeptali, i niektórzy próbowali agresję jakoś, gdzie ja potrafię się po prostu oprzeć temu. Ja wiem, jak to jest ciężko, także myślę, że tam się nadaje. Ale właśnie sejm jest po to, żeby robić sobie happy happeningi, żeby wyjść na mównicę, powiedzieć jakieś ciekawe wystąpienie, wyciąć to sobie na TikToka, dodać napisy i leci. Przecież ten sejm, jeżeli jest wybierany rząd, jest do niczego potrzebny. Przecież, jeżeli ktoś ma większość sejmową, to po co jest ta opozycja? Co oni tam dodadzą, coś swojego? No nie. Każdą ustawę ten rząd może przegłosować równie dobrze, można by było nie obradować, rząd by robił to, co chciał i byśmy czekali na kolejne wybory za 4 lata. Dokładnie tak to wygląda, a szczególnie teraz e, rozmawiałem z e, Konradem Berkowiczem, jak byłem w Polsce, no to oni zmienili sobie, wyczpanili się i zmienili sobie sposób głosowania, coś na wzór Parlamentu Europejskiego. Bloki. Cały blok jakiś dotyczący jednego tematu, oczywiście tam 10 innych tak, się. Tak, i można odrzucać, tak. Tak, i odrzucamy, ale rząd, tak jak tutaj redaktor mówi, przyjmuje to i tak i to poszło, i tam można hmm. sobie tylko się pośmiać. I tak jak redaktor też mówi, pójść i zrobić trochę ich wyśmiać. Fajnie to robi zawsze prezes Janusz Nóżko jak Grzegorz Brown, kolega Sośnierz, Do niedawna też jeszcze nas kolega klubowy Artur Dziambor e, potrafił tam trochę im tam do pieca dowalić. I to jest tylko po to żeby ludzie zobaczyli i na przyszłą kadencję być może zmienili zdanie. O, ten poseł jest troszkę przynajmniej chociaż się postawi i tak dalej. Ale tak jak redaktor mówi, rząd jak ma większość, szczególnie tak jak teraz, uwaga, w tej kadencji może nie mieć i Konfederacja może być tym potrzebnym partnerem, ale rząd jeżeli ma większość, to może sobie robić wszystko. Oczywiście, że opozycja jest potrzebna, ale opozycja taka co się Konfederacja, nie ta lewicowa, która wszystko żyruje, ale zagląda im się w te Dokumenty, trochę można ich podenerwować, trochę ich wyśmiać. Po komisjach też przecież posłowie siedzą, że skandalicznym było w Komisji Chyba Obrony i jak się nie mylę, jakiejś wojskowej komisji był Grzegorz Bram, też go oczywiście wyrzucono, bo oczywiście psuł im całą narrację i przeciągał te obrady, bo chciał na przykład dowiedzieć się, ile pamiętam było, ile kosztuje to, ile kosztuje to, a nie, że mamy im blanko, papiery przygotowane i podpisujemy i kupujemy tam czołgów czy Abramsów jakieś, a ile to się później zobaczy i tak dalej. Czyli to jest sposób kradzenia, wyprowadzania pieniędzy z budżetu, ale oczywiście, że tak, no ale e, kolejny raz powtarzam, to co mówił też zawsze prezes Janusz Korwimika i wielu, są dwa sposoby, albo czołgi, których nie mamy, tak, można obalić tylko system, albo być tam w środku, nie ma innego sposobu, chociażby ludzie, którzy w lockdownie tu mnie obserwowali, 50 tysięcy i potem mówili, jest jakiś sposób, założymy jakiś swój e, związek obywatelski i my ten system obalimy. Panie i panowie, pognijcie się w głowę, tyle lat to już próbował e, obalić prezes Janusz Kurwi mikke sto razy, to próbował Jeden mi tutaj, to będzie śmieszne, na live e, powiedział, pisał mi na wszystkie maile i tak dalej e, informacje, Tutaj się wciskał na live, kiedy prowadziłem, tak jak załóżmy teraz, i możemy kogoś puścić w końcu. Tak patrzy na wszystkie te, i on mówi: Ja wiem, ja wiem, ja wiem, sep, jak my zmienimy system. No to go puściłem na ten live, tak jakbyśmy teraz wpuścili do studia. On mówi: Zbierzemy 100 tysięcy ludzi i ułożymy łańcuch, łańcuch serc od granicy wschodniej do zachodniej i nas zobaczy z samolotu ktoś z zagranicy i zmieni się system. <grym grym grym> Panuję ręce i powiedziałem: Ludzie, nikogo nie wpuszczam już do tego programu. Nic już, ludzie, nie kombinujcie nie, 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 jakichś demokracji bezpośrednich, jakichś nie wiadomo czego. Żyjemy w tym bagnie, w jakim żyjemy. Trzeba tam być i trzeba im dokopywać. No dobrze, ale czy Konfederacja już też nie przesiąknęła tym systemem? No niektóre postulaty są jakie są. Eee, brak jest takiego postulatu, no bo jest on nie na rękę Konfederacji, bo w moim idealnym świecie nie ma progów wyborczych ani nie ma też partii politycznych de facto, no bo jak to jest, że na przykład ja chcę wystartować w wyborach i muszę być, no, po pierwsze zgłosić 21 list e, w, re, no, w całej Polsce, hmm. I muszę uzyskać 5% poparcia. Muszę obsadzić te wszystkie 21 list osobami, których nawet nie znam. A czemu nie mógłbym wystartować ja jako ja i zdobyć ten mandat i reprezentować tą grupę wyborców, co akurat na mnie chciałaby zagłosować? Konfederacja w ogóle pomija temat zlikwidowania progu wyborczego. Przecież jeżeli jakaś idea ma poparcie na przykład 200 tysięcy osób, to ona powinna mieć swoją reprezentację w Sejmie, jeżeli zdobyłaby na obecnych zasadach mandat. Bo konfederacja już przekroczyła ten próg. No tak, no i, no mówię, i jest to nie na rękę teraz. <gry> tak, tak. E, proszę posłuchać. progi, próg 5% powstał, kiedy Janusz Korwin-Mikke wszedł Pierwsza do Pierwsza kadencja. Po A, pierwszej Okazało się, kadencji. że wszedł do Sejmu z trzema chyba innymi posłami, o ile pamiętam, i oni za głowę się zapali. Uchwa tą uchwałę ilustracyjną nam tutaj przepchnął. Trzeba było obalić rząd, i później siedli tam wszyscy w pokoju, UBEKI, SBEKI i wszystkie inne wałęsy, i mówią: Ty, ej, ale za tym razem robimy wybory. No to tam Korwin znowu się tu wciśnie i robimy próg pięcioprocentowy. I to był rzeczywiście ogromna przeszkoda. Przeszkoda była dla nas przez wiele lat. Nie wiem, jak to na to patrzeć. Demokrację można zmieniać w lewo, w prawo. Ludzie mówią o demokracji. wielomandatowe okręgi wyborcze są jakimś rozwiązaniem. Tak. W jedno, W Wielkiej Brytanii one istnieją. Nie do przebicia jest. Tory, Labour i Lib Dem, czyli ci liberalni demokraci, którzy mają to, co taki PSL gotowy na koalicję, z każdym są nie do wyrzucenia. Nigel Farage przy 16% poparcia nie zdobył ani jednego posła, natomiast w wyborach europejskich jest system DONTA, czyli dokładnie ten sam, co w Polsce. Wygrywał każde wybory, wprowadzał najwięcej posłów do euro. No i niestety taki tylko w tym momencie. On cały czas walczył, żeby zmienić system na ten bardziej europejski, jaki mamy w wielu krajach Europy. Jowy też są. Też są ciężkie stasi do przebicia, albo rzuca się... No, Jowy to w ogóle no, nie jest dobrym systemem, no bo w Jowach y, wygra albo jedna największa partia, albo druga największa A. partia i wtedy nawet jak y, ta idea będzie miała 2 miliony poparcia, to być może nie dostanie żadnego mandatu. Zgadza się, no to tak jak mówię, prawie chyba 2,6 miliona, czy 2,8 e, najczęściej Farage i 0, 0 mandatów. Można kombinować przy tej konferencji. Ja oczywiście jestem też monarchistą, E, ja bym wolał, żeby. To kto będzie tym królem? Kto będzie tym królem? E, może być, wolałbym, żeby rządził ze mną redaktor Masza TV i mówił, jak mam ten niż, niż, e, niż na przykład cały e, blok, w którym Masza TV redaktor Ech. mieszka, bo jak. Wybierze się jakiś, na pewno nie wybrałoby się króla spośród najgłupszych. Na pewno, jeżeli by nie był jakimś tam najmądrzejszym, no to chociażby się klasował gdzieś w pierwszej dziesiątce, tam 10% najmądrzejszych. Jeżeli mamy rzeczywiście demokrację, dokładnie to powiedział dzisiaj, nie wiem czy redaktor wie, ten libertarianin, który to jest mój największy hejter, antykomunizm, tam ma tak wbite w tym. tym. A to coś widziałem, że tak, go pan i, chyba zablokował. Tak, i mówi, że on pisze, że e, największy. Oczywiście on jest, on jest ogromnym przeciwnikiem Janusza Korwin-Mikkego, też jednym z największych hejterów, wyzywa go o nie, takich niewybrednych słowach, ale napisał wczoraj takiego tweeta. "Jeżeliby Sebastian Ross e, dostał się do Sejmu, to byłoby potwierdzenie słów Janusza Korwin Korwina-Mikkego, że demokracji, e, że to system dla lebili. Ja mu to napisałem, ja mu to napisałem. E, o, w końcu zmążałeś po pierwsze, Korwin-Mikke to mówi o 40 lat, czy od 50, a ty zawsze krzyczysz, że to nieprawda, a teraz nagle łapiesz się za głowę, bo mówi, że Sebastian Ross być może się znajdzie w Sejmie. Także widzisz coś w tym jest, co mówi, co mówi e, prezes Janusz Korwin-Mikke, ciężko jest mówić. Ja naprawdę, e, ja naprawdę, w pierwsze 7 lat pracowałem w dużej firmie, w Korpo w Wielkiej Brytanii. E, to są bukmacherzy, zakłady bukmacherskie, Ogromna firma online, William Hill. Największa była wtedy, nie wiem, jak teraz już nie interesuje się tym, bo gambling to jest niebezpieczna sprawa. I mieli najwięcej, najwięcej e, sklepów e, na, w, w centrach miast.